Druk 3D to potężne narzędzie. Wyobraźcie sobie, że możecie wyprodukować dowolną rzecz w domowym zaciszu, a ogranicza was jedynie wyobraźnia. No i umiejętność projektowania oczywiście. Jako że drukarki 3D to stosunkowo młoda dziedzina technologii, dotychczasowe ceny urządzeń drukujących były, lekko mówiąc, poza zasięgiem normalnego użytkownika. Na szczęście wraz z popularyzacją tej technologii ceny systematycznie spadały, a to idealna wiadomość dla domorosłych majsterkowiczów. Dlatego też wraz z kolegą Michałem postanowiliśmy kupić jedno z takich urządzeń z myślą o prototypowaniu. Jak zmontować drukarkę i czego nie robić, by jej nie popsuć? Tego dowiecie się z dzisiejszego materiału. Zostańcie też do końca, żeby dowiedzieć się, jak kupić prezentowane urządzenie w niższej cenie. We are lost. Drukarkę 3D zakupiliśmy na AliExpress za nieco ponad 800 zł i jak dotąd całkowicie spełnia nasze oczekiwania. Postawiliśmy na model Ender Pro, czyli ulepszoną wersję popularnego modelu, która różni się kilkoma szczegółami. Aby uniknąć cła i podatków, wybierzcie magazyn w Europie. Kurier dostarczył spore, kartonowe, lecz dobrze zabezpieczone pudełko, które skrywało solidnie zapakowane części znajdujące się w styropianowych formatkach. Na pierwszy rzut oka Lego dla dorosłych. Ilość elementów może przerażać, jednak niektóre z części są już wstępnie zmontowane, a producent załączył bardzo dokładną, debiloodporną wręcz instrukcję. Kolejność działań oraz elementy łączące zostały opisane w taki sposób, aby ich montaż przeszedł tak łatwo, jak to tylko możliwe. Zaczęliśmy od rozpakowywania pudełka, układając części tak, aby łatwo się później montowało. Ale uwierzcie mi, jest co składać. Rama, silnik, prowadnice, zasilacz, elektronika, śruby, nakrętki. Sporo tych puzli jak na jeden raz. Po skompletowaniu zestawu ruszyliśmy w drogę. Jako pierwsza zmontowana została rama, stworzona z 3 profili aluminiowych, śrubek i nakrętek. Montaż jest niesamowicie prosty. Jedyną zagwozdką może być kierunek i strona skręcania profili. Na pomoc przyszła jednak instrukcja. Profile tworzące ramy mają dwojaką rolę. Po pierwsze utrzymują ekstruder. Pełnią również rolę stelaża dla elektryki i podajnika filamentu. Mikrostyki to małe, ale szalenie ważne elementy regulujące pracę silników prowadzących. O ich roli dowiecie się jeszcze w dalszej części filmu. Kolejnym krokiem są silniki, ich mocowanie, zasilanie oraz podłączenie z prowadnicami. Na każdym etapie wielokrotnie sprawdzaliśmy poprawność konstrukcji z załączoną instrukcją. Drukarka jest urządzeniem na tyle precyzyjnym, że nawet niewielkie błędy montażowe mają wpływ na jej prawidłowe działanie. Montując kolejne elementy, krok po kroku obserwowaliśmy ewolucję naszej konstrukcji, która powoli zaczynała wyglądać jak kompletne urządzenie. Ostatnim etapem było osadzenie górnej prowadnicy z ekstruderem. Tu największy problem stanowiła kierunkowość niektórych elementów. Ponownie pomogła instrukcja. Widać, że producent odrobił pracę domową. Po zmontowaniu całości pozostało jeszcze spiąć wszystkie wtyczki i sprawdzić całość pod kątem spasowania elementów. Ostatni etap to detale, takie jak maskownice, zatyczki i zaślepki. Po 3 godzinach drukarka była gotowa, a radości nie było końca. Wszystko działa, pora więc na kalibrację, która okazała się dużo trudniejsza niż sam montaż. Po wykonaniu kilku prób mieliśmy problem z prawidłowym skalibrowaniem urządzenia. Ekstruder albo drukował w powietrzu, albo ocierał się o podkładkę. Etap kalibracji wymaga wielu prób i prób i prób. Zdecydowaliśmy się na kalibrację podczas wydruku. Nie był to jednak najlepszy pomysł. Sytuacja wydawała się opanowana i wtedy zdarzyło się to. Myślisz, what the fuck? Z powodu źle zainstalowanych krańcówek ekstruder zjechał zbyt głęboko, rysując magnetyczną podkładkę oraz stopę drukarki. Ten błąd kosztował nas nową podkładkę, stopa natomiast została uszkodzona powierzchownie, co nie miało wpływu na jakość wydruków. Pierwszym testowym wydrukiem był piesek zapisany na karcie pamięci drukarki. Muszę przyznać, że robi wrażenie. No słodziak, naprawdę. Jak dotąd udało nam się wykonać już kilkadziesiąt wydruków i jesteśmy zadowoleni z pracy urządzenia. Pełną recenzję poznacie jednak po jakimś czasie. 11 listopada w Chinach obchodzone jest święto singla. Z tej okazji ceny większości artykułów spadają o kilkanaście procent. Dlatego też w tym okresie warto zerknąć na serwisy typu AliExpress czy Gearbest, aby upolować drukarkę w naprawdę okazyjnej cenie. Link do prezentowanego egzemplarza znajdziecie w opisie. To tyle na dziś. Cześć!